Hej, Sisany Bachus, witam was w kolejnym odcinku, tym razem odcinek z GTA Online. Czemu tym razem? Ano, jakoś mi się tak powiedziało. Tak czy siak, w dzisiejszym materiale sceningujemy sobie kolejny pojazd i tym razem będzie to ostatni pojazd legendarny Motorsport, który jest aktualnie. No bo oczywiście jeszcze nowe samochody w legendary się pojawią, ale na razie jest to ostatni samochód, który tutaj widzę, więc kupujemy go sobie. I kupimy go za 1 700 000, ponieważ niestety nie mam ceny promocyjnej. Ale ogólnie cena promocyjna, no to polega na tym, że musicie wykonać napad z wykorzystaniem tego pojazdu jako host. Więc musicie wybrać odpowiedniego kierowcę i wtedy macie ten pojazd, robicie sobie finał, tyle. Teraz kupujemy go na przykład do salonu gier, a ogólnie jakby co, zniżka polega na tym, że dostajecie go taniej, ale jak używacie go w napadzie, no to nie musicie nawet nim jechać, więc bierzecie pojazd z ulicy i dojeżdżacie do punktu, mimo że nie wsiedliście nawet ani razu do tej całej komody, no to zniżka będzie jakby co, więc tyle. Dobra, czekamy na pojazd. Nasza szafka już jest, znaczy o Jezu, komoda, więc wsiadamy. I ogólnie taka ciekawostka na temat tego pojazdu, jest osoba w mojej ekipie, która często, znaczy często może nie, ale na przykład robiłem z nim geniusza z broni z bazy i ogólnie w kilku napadach tam mi pomaga, ogólnie ma dużo wiedzy na temat właśnie napadów. I on ma nick Kumoda pisane przez Q. I ciekawostka, jego samochodem podobno, który chce sobie kiedyś kupić, jest właśnie ten oto samochód. Więc przypadek? Nie sądzę. Dobra, więc lecimy. Zobaczymy, jak się ten samochód prezentuje. Jak na razie bardzo mi się podoba z wyglądu. Jest kozakiem totalnym. I przód ma zajebisty. I tył, jak patrząc w ten sposób, też jest zajebisty. Kurde, piękny samochodzik. Mam nadzieję, że osiągi też ma zajebiste. Ale na razie dam wam posłuchać, jak on w ogóle brzmi. Może to jest dobry pomysł. Więc robimy sobie głośniej gierę i słuchajcie. A więc taki jest dźwięk tego pojazdu. O kurde, on ma taki samochód, jaki ja chcę sobie zrobić. Też w tym kolorze planuję. Bo jak patrzę na Google grafika, no to właśnie w takim kolorze jak ten najbardziej mi się podoba. Więc podjechał, mix. Okej, i ogólnie dźwięk tego pojazdu bardzo przypomina XA21 i Jugulara. I pewnie parę innych samochodów też. Jest praktycznie identyczny albo identyczny. Nie jestem w stanie tego stwierdzić, musiałbym się bardziej, wiecie, przysłuchać tym dwóm pojazdom, tak jeden po drugim. A więc okej, ale ogólnie no dźwięk nie jest nowy. Więc tak, przednie zderzaki. Widzę, że da się tutaj zrobić jakąś taką wersję wyścigową, ale ja chcę zrobić go na taką wersję zwykłą. Więc akurat na pewno sobie ten zderzak jednak tutaj coś tutaj dodam, chociaż nie, on jest strasznie długi. Ale dobra, dajmy coś takiego. Uliczny spoiler. Dalej. O Jezus Maria, jaki to jest tuning hardkorowy, widzę. Płetwy, kurde, wszystko. Nie, ja tego nie chcę na 100%, więc niestety nic tutaj z tyłu nie zmienię. Silnik na maksa. Wydech. Standardową atakę, ok. Coś takiego. Ja raczej dam coś takiego. Ja ogólnie patrzyłem, na czym ten samochód się wzoruje. I jest to Alfa Romeo Guila, jakoś tak, nie kojarzę nazwy, sorry. Ale też chyba tutaj coś z BMW. No i tak patrzę tak z boku, no to trochę to BMW przypomina. Coś na pewno w tym jest. Dalej, maska. No bo oczywiście w GTA te wszystkie samochody, no to są po prostu zlepki kilku samochodów. Wzoruje się na jednym konkretnym i kilka elementów z innych samochodów. Najwięcej tych wszystkich elementów ma chyba Pariach, który wzoruje się na 58 samochodach około. Dobra, zobaczmy. Maska. Raczej taką bym dał coś takiego. Na razie dajmy ją. Ale czy jest coś lepszego?
i raczej nic lepszego nie znajdę, więc chyba na tym zostaniemy. No bo takie coś, no raczej nie. Nie podoba mi się to za bardzo. Jak już, to może coś takiego też jest okej. Ale reszta? A raczej nie. No nie, w sumie to też jest spoko. Dobra. Dobra, oznaczenia. Na pewno oznaczeń nie chcę dawać, ale zobaczymy sobie, jakie są. No i są słabe. Dalej, lusterka. Dajmy czarne. Ale potem możemy je zmienić, bo fabryczne też są ok w miarę. Błotniki. Nie pasuje to kompletnie. Dalej, rejestracja. Dajmy oczywiście czarną. I zdaj lajka, ponieważ lajki są bardzo ważne. Więc dajemy ją. Jak ty dałeś lajkę, to ja szybko zmieniam sobie na Bachus. Dalej, lakierowanie. Potem dach. Wlot u góry. Nie, raczej nie. Raczej fabrycznie. Dalej, progi. Nie podoba mi się coś takiego, że tu jest taka duża przestrzeń, więc raczej nie. Raczej coś takiego zwykłego, coś takiego karbonowego może tutaj dajmy. Spoiler. O Jezu, już się bałem, że takich spoilerów nie ma. Bo wszystkie są takie, kurde, tutaj takie malutkie, powiedzmy. O, jest taki duży spoiler zajebisty i pasowałby do wersji wyścigowej, ale ja chcę zrobić ją na cywilną, więc robimy sobie taką lotkę malutką może. Albo jej brak. Zobaczymy. Nie, z lotką. Czekajcie, wait, tu jest. Tu w środku jest przestrzeń jakaś? To przebija? Czy nie? Nie, nie przebija. Dobra, nieważne. 3 biegów na maksa. Dalej, turbo. Bierzemy. Koła. Potem szyby. Nie. Koła. Rodzaj kół. Sportowe, fabryczne. Dajmy te. Dajmy je na czarne. I teraz w tym kolorze wygląda zajebiście moim zdaniem. Ale albo dam ją na biało, albo dam ją na właśnie czerwony. Zobaczymy, które będzie bardziej mi pasował. Bo w sumie czarna też wygląda. Ja pierdzielę, taka mafioska trochę, nie? Kurde, kozak. Coś takiego też jest spoko. Ale raczej właśnie dam w takiej czerwieni, tylko której? Ta sobie czerwień też jest spoko. W żółtym nie. Kanarkowym na pewno nie. Niebieska. Ta jest sobie ładna. To też. Niebieskie też pasują. To jest zajebiste moim zdaniem. Kurde, pasują kolorki wszystkie. Nawet w takim. Biała też zajebista jest, nie? Zobaczcie. Kozak. Ale dobra, czarna. Nie. Lecimy dalej, jeszcze raz. No i dajmy ją w tej czerwieni, bo chociaż nie, bo ten typ jak miał czarny. Ten mix, co był. Miał właśnie taką, więc ja dam białą może. Będę się wyróżniał. Bierzemy tą. Szkoda, że grilla nie można zmienić. Ja bym chętnie zmienił jednak. Kolor dodatkowy. A tutaj. A jak damy to w bieli, jak to będzie wyglądać z tyłu? Nic się nie zmienia. Okej, okay, czyli tutaj lusterka i tutaj na dole. Nie no, jednak czerni dodaje temu autu sporo. Ale zanim wyjdę stąd, no to muszę jeszcze ustawić sobie lusterka na te zwykłe. Będą lepiej wyglądać tak w ten sposób, nie? I jeszcze na koniec musimy zmienić sobie chyba nic. Zawieszenie? Obniżymy go sobie. Spoiler nie było, 3 biegów jest za maksa, turbo było. Dobra, czyli wszystko w sumie. Chociaż progi. Progi kolor drugi. Dajmy kolor drugi zamiast karbonowych. Dobra, tyle, wyjeżdżamy. Tak się prezentuje. Tylko kurde, rejestracja powinna być biała. Teraz patrzę. Nie, wiecie co?
Na zewnątrz ten biały jakoś mi nie pasuje. Zmienimy. Zmienimy. Jakoś na zewnątrz mi ten biały nie pasuje, coś się dziwnego było. Bo tu mi się podoba, w białym, a na zewnątrz wyjechałem i już mi się nie podoba. Więc... Here we go again. Let's go. Więc, lakierowanie, podstawowy. Metaliczny. W czerni. Dobra, jakiś inny kolorek. Nie no, musimy dać tą czerwień. Chciałem tego uniknąć, ale... Musimy dać ją w czerwieni. Wyścigowa czerwień? Nie, może nie. Turyńska czerwień. Tak, raczej w tym kolorze będzie lepsza, nie? Zobaczcie. I teraz lusterka musimy dać czarne. Tylko to się odbija tutaj na lusterkach. Ja pierdzielę ten czerwony. Czemu tak? Na zewnątrz też będzie to widoczne. Nie wiem, to chyba przez to, że jest perła. Bo zobaczcie, że jak tam mec... Boże. Kolor dodatkowy. Dobra, tu jest dalej to. Ale jak tam kolor podstawowy, klasyczny, to już ta lusterka się nie odbija. Czyli musimy dać to w kolorze klasycznym. Ale czy będzie pasował? A raczej będzie pasował. Dobra, dajmy ten, czerwień. Wyjeżdżamy. W ten sposób lepiej wygląda. No, ewidentnie. Więc mamy dwie podobne kumody. Niestety. No ale co ja poradzę? Życie. W tym kolorze najlepiej wygląda. Tak w sumie na Google Grafika patrzyłem, no i właśnie w tym kolorze było ich najwięcej. Proszę nie obrażać. Pomyślałem, że dobrym testem będzie po prostu zestawienie mojej kumody do Jugulara i do Pariacha. Oczywiście obstawiam pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Innej opcji nie ma. Więc lecimy. Zobaczymy, jak Ferrari upadnie, no to oczywiście wszyscy startują na pełnej. Let's go. Aha, dobra. Ciekawy test, nie? No ale widać, że Pariach, zobaczcie, że już go łapie. Już Jugulara złapał i wygrywa. No i tak właśnie... Tak jak właśnie myślałem, tak to właśnie się kurde kończy. Więc tyle, Pariach z dużą przewagą wygrał z właśnie Jugularem, a także z naszym nowym samochodem w GTA. Niestety Pariach dalej będzie dominował, jest to nieuniknione. Więc tyle w tym materiale, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Siema, drapa, cześć, elo!